Ktoś mi wtedy doradził, bo wtedy akurat Finowie skakali dobrze. No bo ci Finowie to oni se tego i oni potem skaczą, nie? Finlandię. Tak, no nie wiadomo co, nie? No i ty nigdy nie próbowałeś i ten, ja mówię, nie próbowałem, nie, ten. No to dobra, a ty spróbuj kiedyś, spróbuj, nie? No sobie myślę, spróbuję, nie? I był taki motyw, że akurat treningi odbyły się fajnie, tam no dość wysoko tam byłem w tych treningach w Pucharze Kontynentalnym, do dziesiątki dwa treningi chyba skoczyłem, nie? No fajnie, wszystko ten, na drugi dzień zawody, nie? No to ja jak ten, no to po co mam na treningach próbować, jak można na zawodach, nie? No i była taka sytuacja właśnie, że na zawody się pogoda zepsuła, wiało sypał śnieg. Mm. No i dobra, no to wziąłem sobie tak kurtka gruba tam do kurtki, nie? Coś takiego sobie wziąłem do kurtki. No i... Chcesz powiedzieć, że jak jechałeś, to popijałeś? Znaczy, nie, przed skokiem, nie? Żeby na rozgrzewkę. Na belce? Nie. Na rozgrzewkę, nie? Przed skokiem, żeby tam na rozgrzewce, nie? No i dobra, no i tam... Zaczyna się ta rozgrzewka i ten, no to dobra, poszłem, żebym sobie tam w sumie ten, no to sobie tam trochę tego, no i dobra, no i potem nagle się to przeciągało, a wiadomo... A ty cały czas? Wiadomo, człowiek się denerwuje, nie? No i gdzieś tam się po trochu, no i... Jak ja się boję tej puenty! No i nagle... Okazało się, że trzeba było w końcu się przebrać w kombinezon i wyjść na górę, nie? Skoczyć. No to dobra, nie? No to poszłem na tą górę, wziąłem te narty, nie? No i tak na górze patrzę, no jadą, nie? No. Chyba ich pojęło, że oni jadą, nie? A tu wieje, nie? No wieje, no! No i dobra, nie? No i jakoś nie wiem, nie pamiętam jakim cudem udało mi się te narty zapiąć. No ale wiadomo, no skoki to też trzeba w tej pozycji jechać stabilnie i jakoś do tego progu stabilnie dojechać, nie? Rozumiem. No a mnie trochę chwiało wtedy. No i tak chwiało, a potem no nie wiem, no tam ostatni chyba byłem.